No, porozmawiamy, proszę Państwa, o tym, jak dostać się do nieba i czy jesteśmy bogami. Bo często mówicie, pytacie, Panie Rysiu, dlaczego Pan myśli, że Pan jest Bogiem? Czy jesteśmy bogami? Czy krowa jest Bogiem, świnia? Zaraz to spróbuję wyjaśnić. Proszę Państwa, krowa nie jest Bogiem. Takie jest moje zdanie. Ona jest boska, bo w niej jest Bóg. Świnia nie jest Bogiem. W niej jest Bóg tylko. I sztuką jest widzieć w świni Boga. Dlatego traktujemy zwierzęta dobrze. Rozumiecie? Z szacunkiem, z miłością do zwierząt, bo tam jest Bóg. Dawniej w Polsce się tak mówiło. Gość w domu to Bóg w domu, bo w człowieku jest Bóg. Czy teraz człowiek jest Bogiem? Człowiek, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest Bogiem, nie jest Bogiem. Proszę Państwa, podłoga składa się z klepek. Ja to zawsze tłumaczę, bo to najłatwiej wytłumaczyć. I tą klepką jest człowiek, świnia i inne stworzenie. Jest podłoga z klepek. I ta klepka jest klepką, ale bez tych klepek nie ma Boga. Czyli jeśli człowiek się uduchawia i dojdzie do tego, że nie jest tylko klepką, ale jest tą podłogą, no to może powiedzieć: jestem Bogiem. Bóg jest wszechobecny. Wszędzie. No, na ziemi jest powietrze, wszędzie. Przynajmniej tak myślę. To znaczy, że Bóg jest bardziej potężniejszy niż te powietrze. Jest wszędzie. Alfa i omega. Omniprezent. Tak się po angielsku to mówi. Proszę Państwa, więc świadomość. Świadomość dojścia do tego, że się jest więcej jak tą klepką, ale i też tą podłogą, czyli tym Bogiem. Buddyści mówili kroplą. Jesteśmy kroplą oceanu i oceanem. Że ocean bez tych kropel nie będzie oceanu. Te wszystkie miliardy kropelek wody tworzą ten ocean. Więc ta kropla jest oceanem. Człowiek jest tą kroplą boską, pierwiastkiem, jak to niektórzy mówią, choć też twierdzą, że reptilianie czy jacyś tam gady inne nie są boscy, bo tylko człowiek, tam inni, tam wybrani jacyś, nie ma wybranych. Proszę Państwa, to co zaistniało, to co żyje, jest boskie. Jest w tym Bóg, nawet w plastiku. Nie ma miejsca, gdzie Boga nie ma. Więc szanujmy wszystko. Teraz, proszę Państwa, jak dostać się do nieba? Czyli już wiemy, człowiek jako człowiek nie jest Bogiem. Człowiek, który dojdzie do tego, że jest Bogiem, jest nim. Tak, bo on się połączy. On ten cały grzech usuwa, który rozdziela człowieka od tej podłogi, od tej boskości, żeby zobaczyć tą boskość swoją. Wtedy zaczyna robić cuda. Ten człowiek może robić wszystko. No bo jest wszechmocny. Staje się taki jak Bóg. Człowiek ma tą moc. A czy krowa to może zrobić? Nie. Krowa nie ma świadomości takiej, żeby doszła do tego. Dlatego to jest krowa, w której jest Bóg. I sztuką zobaczyć jest w krowie Boga. Dlatego szanujemy to. Widzimy Boga. Rozumiecie? Pokłon do świni, czy dobrze zrobienie dla świni? No, jest konieczny, żeby traktować wszystkie istoty tak, jak siebie się traktuje. No, nie wiem, czy wyjaśniłem to dokładnie, ale staram się, proszę Państwa. Teraz następnie, jak dostać się do nieba? Na pewno nie poprzez religię. W religii tam nic nie ma, żadnych nauk. Jesteś zbawiony, ktoś za ciebie się zbawił, ciebie zbawił i tak dalej. Jakby tak było, jakbyś ten grzech zniknął, który oddziela nas od Boga, bo człowiek jest zniewolony swoim grzechem i dalej grzeszy. Zobaczcie, ile nienawiści jest w ludziach, wojny, donoszenia na innych, teraz doniesień na tego, Suchodolskiego,
Szkodzenie sobie innym ludziom, sobie i innym ludziom. Tak, ludzie sobie też szkodzą. Palą papierosy. I tacy ludzie nie mogą być zbawieni. A tutaj się mówi w kościele, że są zbawieni, bo są członkami kościoła. Jakiejś religii, sekty, jehowcy, czy tam katolicy. Już są zbawieni tylko dlatego, że rzucają na tacę. I się modlą publicznie jeszcze. Chce się pomodlić, to nie publicznie, tylko we własnym miejscu, tam gdzie nie ma nikogo, jest cisza. Tak, bo to jest spotkanie z Bogiem, z samym sobą. Dostać się do nieba, proszę Państwa, można tylko w ten sposób, kiedy nasze wibracje nas prowadzą. Bo ciało fizyczne jest świetliste, światło, zagęszczone. Rozumiecie? I nasze wibracje, jak się podwyższają, energia się zmienia, częstotliwość, wchodzimy na wyższe poziomy świadomości, na inne nieba. Jeśli jesteśmy na niższych tych obrotach, po śmierci idziemy tam, gdzie nasze serce, te duchowe. Czyli idziemy z tą nienawiścią, spotykamy tylko nienawiść. To, co tworzymy, w tym świecie żyjemy. Na ziemi, a także po śmierci ciała fizycznego. Przechodzimy dalej. Ale jak się wibracje podwyższają, na przykład są siedem tych światów astralnych, czy tam więcej, nawet nie wiemy, czy może być więcej tych światów, siedem, gdzieś tak jest, będzie, tak, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, a w niedzielę Bóg odpoczywa, czyli może być sześć, a w niedzielę to jest zbawienie, czyli idziesz, gdzie jest wieczny odpoczynek, jesteś w szczęściu, jest święto, świętujesz. To może być tak, w ten sposób, proszę Państwa, że wibracje podwyższasz, te wszystkie swoje tamy, które hamują cię, te czakry są pootwierane w pełni, doświadczasz błogości. Wracasz do stanu dziecięcej beztroskości. No i wtedy zaczyna się, śmieje się z byle czego, no coś cię zawsze rozbawi, proszę Państwa. Nie to, że śmiejesz się tak bez jakiegoś powodu. Jest jakiś powód mały, ale to cię raduje. Jesteś otwarty, nie masz bloków, takich, że co inni pomyślą, nie oglądasz się za siebie. Robisz to, co ty uważasz za słuszne. Masz tą siłę. Dostajesz tą siłę wewnętrzną, że idziesz do przodu i to, co ty uważasz, robisz to. Nikt cię nie zatrzymuje. Rozumiecie? To jest piękna sprawa, proszę Państwa. I wibracje się podwyższają. I tam, gdzie twoje wibracje, tam idziesz. Bóg nie patrzy w członkostwo Kościoła. Absolutnie. Jego to nie interesuje. Ty idziesz tam, gdzie twoja wibracja, w te światy lecisz. Jeśli się całkowicie uniesiesz, no, i stanie się tą podłogą, no to ty jesteś w niebie. Za życia już. Ale często ten stan, proszę Państwa, spada. Ludzie dochodzą. Nawet ty możesz dojść. Są takie chwile, że tak się czujesz bardzo szczęśliwy. I to jest ten stan właśnie błogości. I ten stan się utrzymuje krótko dla nas. I żeby utrzymać go, musisz siebie obserwować. Myśli cię nachodzą, negatywne, pozytywne, a ty je z daleka obserwujesz. Oddzielasz się od tych myśli. Bo większość z nas jest otoczona myślami i nie może wyjść. Jeśli są negatywne, to ten cały świat dookoła nas i praca, którą wykonujemy, jest ciężka. Życie jest ciężkie, pełne upadków i cierpienia. Kiedy wychodzimy z tego koła i jesteśmy szybsi jak ta myśl, obserwujemy to, wybieramy tylko myśl pozytywną, jakąś, która nam pasuje, ta myśl, nad którą się skupiamy, nabiera siły, bo dajemy jej tą siłę życiową. I ona się staje naszym dzieckiem. Ta myśl, proszę Państwa. Uważajcie na myśli. Nie idźcie za każdą myślą, która przychodzi Wam do głowy. Absolutnie. No tak do głowy to nie przychodzi, bo to jest umysł, jest tutaj. Rozumiecie? Wyżej. Ponad wyżej tym ciałem fizycznym. Dlatego nie bierzcie żadnych prochów na depresję.
Jeśli masz depresję, taki stan, to jesteś w piekle. To jest piekło. Twoje wibracje są niskie. Rozumiesz? Jesteś w tym piekle. Pomimo, że jesteś dobrym człowiekiem, to nie ma znaczenia. Nie masz kontroli nad emocjami, zmysłami swoimi. Idziesz. Co ci się przypomni, płaczesz. I niektórzy mówią, że to jest oznaki oświecenia. Proszę Państwa, cierpienie nie jest oświeceniem, tylko błogość, stan beztroski. Taki stan mają dzieci. Ono się bawi. Ono sobie znajdzie miejsce, patyczek i będzie szczęśliwe to dziecko. I taki stan właśnie, proszę Państwa, my musimy osiągnąć. To dziecko ma tymczasowy ten stan, bo wychodzi z tego stanu. Styka się z życiem. My też się stykamy, obserwujemy. Jeśli ktoś nas denerwuje, na przykład ktoś do ciebie mówi i cię tam ma pretensje i ty to odczuwasz, proszę Państwa, nie miej pretensji do tego człowieka, bo dzięki temu człowiekowi ty widzisz siebie, obserwuj siebie, masz te emocje, jeśli cię dotykają, czujesz ból duchowy, nie jesteś zbawiony. Ty musisz dojść do takiego stanu beztroskiego, błogości, że cokolwiek się wydarza, nie zakłóci ci tej równowagi. Wtedy to jest ten stan. Czy cię coś spotyka dobrego? Wygrałeś na loterii? Czy straciłeś wszystko? Jeśli czujesz ten ból, że straciłeś, jest ten grzech w tobie siedzi. Musisz odnaleźć to. To, co cię oddziela od tego nieba i usunąć. W ten sposób dochodzisz. A jeśli doszedłeś do takiego momentu, wszystko się wali, a ty dalej jesteś szczęśliwy, ale nie sztucznie. Ty to rzeczywiście musisz mieć, bo to jest coś, co się ma. Cierpliwość na przykład. Człowiek mówi, nie mam cierpliwości. Ma pieniądze, ale nie ma cierpliwości. A cierpliwość to jest coś, co posiadasz. Jeśli nie masz, to jesteś biedny. Musisz to rozwinąć. Cokolwiek robisz, bądź cierpliwy. I staraj się robić to doskonale, dobrze. Tak jak tylko potrafisz. Czy będąc w pracy, czy robiąc dla siebie, proszę Państwa, cokolwiek robimy, robimy dobrze. Bo potrafimy dobrze zrobić, ale nam się nie chce. Jeśli nam się nie chce, no to nasze wibracje nie są też zdrowe. Nie, są zakłócone. Rozumiecie te fale? Musi być spokój wewnętrzny. Depresja. Jak zwalczać? Proste. Najlepiej mieć cel. Nie musisz koniecznie się dostać do nieba od razu. Nie wszyscy sięgają tak wysoko, mają kłopoty ze samym sobą, proszę Państwa. Są w depresji, nie mogą się wydostać. Są na lekach. Jak zwalczyć? Zwalczyć można, proszę Państwa, mam depresję na przykład, stawiasz sobie cele życiowe. Jak nie masz celu, no to prędzej czy później będziesz miał w tą depresję. Stracisz sens życia. Żyjesz po co? Żeby tylko jeść, wydalać i pracować ciężko? No nie. Więc cel. Cel przed sobą, próbujesz go osiągnąć, to cię cieszy, to cię raduje. I depresja ci mija. Tak, bo masz cel. Zbliżasz się. Fajnie, albo malujesz obrazy. Nie umiem malować, rysować, ale lubię. Ale jeśli lubisz, to maluj. Może to nie będzie arcydzieło, ale pomoże ci wyjść z depresji, bo to lubisz, kochasz to. Albo pójdziesz do lasu, posadzisz choinkę. Kochasz tą choinkę. Pamiętajcie, nie obniżać wibracji nienawiścią, hejtowaniem. Tutaj ci właśnie nieraz hejtują mnie. No tak, ja myślę, że dlatego znam przepowiednie od razu, co się stanie z nimi, bo jak ma nienawiść sobie, to no, co siejesz, to zbierasz. No siejesz nienawiść, uprzedzenia, o tym nie wiesz, że to do ciebie przyjdzie. Cokolwiek zrobisz, to już nie cofniesz. To cokolwiek powiesz, no co zrobisz? Przeprosisz tylko. Ale to zapada głęboko w serce człowieka, którego możesz głęboko zranić, który jest słaby. Ale powiesz na przykład przykre słowa człowiekowi uduchowionemu, który ma tą
beztroskość, jego nie ruszysz. Rozumiesz? Bo na zewnątrz tworzymy świat, który jest w nas. Jeśli ty się zmieniasz, to swoje wibracje, jesteś magnesem, atrakcją. Przyciągasz do siebie te same wibracje. Dlatego może spotkać właśnie plejadian. Częstotliwość im pasuje i się z tobą spotkają. Może oni mają rzeczywiście taką częstotliwość, że niektórych ludzi spotykają i wybierają do tego, żeby sobie porozmawiać. Jeśli tego nie ma, to nie będzie spotkania, bo jak? Wibracje. I czym wyżej idziesz, tym spotykasz inne istoty jakieś duchowe. Ludzie tam mówią, że jakieś aniołów spotykają. Aniołów. Ja nie spotkałem aniołów, proszę Państwa. Wiem tylko, że anioł to jest dłużnik. Bo Bóg nie tworzy jakiegoś tam anioła, proszę Państwa, żeby był niewolnikiem człowieka. Dajcie spokój. Co za zamyślenie w ogóle. Komu zaszkodziłeś w życiu? Masz dług. Po śmierci musisz tym człowiekiem się, który przyjdzie na świat ziemski, się zająć, żeby ten dług spłacić. Więc ci, co mnie uprowadzili, mają dług. Ja tam wysłałem wiadomość. Telepatyczne, oczywiście. No, telepatia istnieje, oczywiście, proszę Państwa. Na różnych stopniach jest telepatia. No. Jest stopnie tak, że pomyślisz o kimś, ktoś zadzwoni za chwilę, też odbiera twoje tego. I w różny sposób, proszę Państwa, się łączymy. Są dowody naukowe na to, że to istnieje. Na przykład małpa nauczona jest myć jabłko, a na innej wyspie, tam w Japonii tak robi taki eksperyment. Te małpy nie miały kontakt z nauką jakoś tam, ludzie nie uczyli ich. Na drugiej wyspie już umieli myć jabłka, małpy. Cokolwiek nauczyłeś szczura, inne szczury też już wiedziały. Jest. To, co niewidzialne, jest prawdziwsze jak to, co widzialne. Nasz wzrok tylko widzi 13% podobno. Sobie wyobraźcie. Możemy nawet i widzimy inaczej. Tak. Fizycznie, jak mówię. Jak otworzysz trzecie oko, to jest już inaczej, proszę Państwa. Nie musisz całkowicie otworzyć, ale na tyle, że ci coś tam zawsze się poprawi w tej swojej drodze duchowej. Warto, proszę Państwa, się rozwijać. Trzeba odżywiać się odpowiednio. Tak, żeby dobrze mieć wibracje, tą częstotliwość swojej energii życiowej, to trzeba, proszę Państwa, odżywianie. Nawet seks z prostytutką, proszę Państwa, to jest zagrożenie dla twojej drogi duchowej. Ona ma w sobie dużo energii z innych mężczyzn, ta prostytutka. A nawet przechodzi te DNA na nią. No wszystko przechodzi, z kim ona ma styczność. Także kobiety, które decydują się na prostytucję, tymczasowo one idą w piekło. Dlatego tak dużo tych kobiet popełnia samobójstwo. Dostają się do nich astralne byty. I zaczyna się, proszę Państwa. Więc już wiemy wszystko, wyjaśniłem. Człowiek jest boski, jest Bogiem wtedy, kiedy sobie zda sprawę z tego, że jest Bogiem. A tak, jest tylko boski, nie jest Bogiem. Że Bóg jest tylko jeden, nie ma dwóch, dlatego jest wszechobecny. Następnie, czy krowa jest Bogiem? Jest boska. Ona jest boska, w niej jest Bóg. Tak, to nie traktujmy ją jak Boga, ale jako boską istotę, której należy się miłość. Dlatego nie zabijamy zwierząt, prawda? Nie męczymy tych zwierząt. Nie dręczymy psa czy kota, ale kochamy te zwierzęta. Kochając, rozwijasz w sobie miłość. Współczucie to krok do miłości. Rozwijajcie to. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.